chcą z nas zrobić niewolników podatkowych, a także niewolników banków poprzez zabranie nam gotówki. A mimo wszystko i tak Polacy lepiej zadbają o swoją emeryturę niż sam ZUS. A na koniec Niedzielski i powrót maseczek. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie dwa razy o 6.30 i 18.00 dostajecie przegląd najświeższych informacji z kraju i ze świata. Ja mam nadzieję, że ten kadr chociaż jest jakiś równy, bo niezbyt równo ten telefon wygląda. Ale okej, nie widzę, niestety nie mam możliwości podglądu. Mam nadzieję, że jest teraz w miarę okej. Jeśli jest okej, zostawcie łapkę w górę. No i subskrypcję, jak chcecie być stale na bieżąco z tym, co się dzieje w kraju i na świecie. Nie, chyba tak powinno być. Jest git? Mam nadzieję. Lecimy z pierwszym tematem. Nie będziemy oceniać, czy podatki są dobre czy złe, lub czy powinno się je nakładać i w jakiej wysokości. Ponad 20-letnie obserwacje potwierdzają, że wszelkie podejmowane próby naprawy prawa podatkowego oznaczały w istocie dalsze jego psucie. Potrafimy dodatkowo stosowanie każdego przepisu podatkowego doprowadzić do absurdu. Nawet z prawa podatników do przedawnienia zobowiązań zrobiliśmy fikcję połączoną z opresją. Choć brzmi to absurdalnie, to największym prezentem od parlamentu dla zwykłych obywateli byłaby natychmiastowa, całkowita likwidacja przedawnienia w podatkach. Tylko to może spowodować, że władza napisze przepisy o przedawnieniu porządnie, bo likwidacja przedawnienia spowoduje ucieczkę kapitału. Gdy nie ma przedawnienia, to wierzyciel może zwlekać wiele lat z dochodzeniem swych roszczeń, a przecież zobowiązanemu z biegiem czasu coraz trudniej jest wykazywać swoje racje. Tak jak za włamanie do piwnicy nie wolno karać po na przykład 25 latach, tak nie można po na przykład 25 latach dochodzić długów. Ani w prawie cywilnym, ani w gospodarczym, ani karnym na tle przedawnienia nie dochodzi do sporów między stronami. Szczególnie ważne ono jest w sprawach podatkowych, bo jest to najefektywniejszy, jaki wymyślono w cywilizowanym świecie, mechanizm wymuszający efektywną i zgodną z prawem pracę administracji podatkowej. Oczywiście poprawnie działające przedawnienie chroni również obywateli przedsiębiorców przed weryfikacją ich rozliczeń podatkowych za odległe okresy. Prowadzenie postępowań podatkowych za okres np. sprzed 10 czy więcej lat dezorganizowałoby funkcjonowanie każdej firmy. Zwłaszcza, że za tak odległe okresy nie są przetrzymywane dokumenty finansowe. Między innymi dlatego, że termin przedawnienia, zgodnie z ordynacją podatkową, wynosi 5 lat, jasno więc trzeba powiedzieć, że nie jest ono prezentem dla unikających płacenia należnych państwu danin. Czy jest możliwy neutralny podatek w gospodarce rynkowej? Podatek, który nie wpływa na rynek, czy to negatywnie, czy pozytywnie? I to jest jak najbardziej racja, że Skarb Państwa również wykorzystuje te funkcje przedawnienia w ten sposób, że robią fikcyjny ruch, bo z przedawnieniem jest zawsze tak, że jeśli wykonacie jakiś prawny ruch, no to od tego momentu bieg przedawnienia leci od nowa. I Skarb Państwa również to wykorzystuje. Robi to tak samo ZUS, robi to tak samo Urząd Skarbowy, więc zawsze, kiedy przykładowo, nie wiem, zamykacie firmę, lepiej zachować całą dokumentację z prowadzenia tej firmy przez okres tych 5 czy 10 lat, w zależności od instytucji i okresu przedawnienia, bo często jest tak, że ten bieg przedawnienia, że ZUS i Urząd Skarbowy czekają sobie właśnie na ostatnią chwilę i tuż przed upłynięciem tych 5 czy 10 lat nagle wszczną postępowanie przeciwko Wam. No i wtedy macie problem, kiedy nie jesteście w stanie czegoś udokumentować, i bieg przedawnienia leci wtedy zupełnie od nowa. Dlatego ważne jest to, żeby nie naciąć się na tak haniebne uczynki Skarbu Państwa, tylko że czy na pewno dobrym rozwiązaniem takiego problemu jest usunięcie przedawnienia w ogóle? Bo co? Bo wtedy Skarb Państwa zawsze będzie miał wizję tego, że okej, no to jak nie teraz, to za 100 lat ściągniemy z Ciebie te pieniądze? No jest to totalny absurd. Nie tędy droga. Na pewno nie. To nie powinno tak działać. To też jest tak, że nie u każdego zadziała to w ten sam sposób. I to przedawnienie zadziała w końcu. A po co w ogóle jest system przedawnienia? No właśnie po to, żeby każdy mógł mieć spokojną głowę i żyć normalnie w gospodarczym świecie. Wkładać cokolwiek do
gospodarki danego kraju, przez to, że okej, minęło te 5 czy 10 lat, wiem, że na pewno wszystko było czyste, nikt mi niczego nie wyciągnął, nie okazało się, że gdzieś popełniłem błąd i tak dalej, i mogę działać dalej w taki sposób, w jakim działałem i wszystko jest okej. A kiedy my nagle zrobimy coś takiego, że przecież wiadomo, jak jest interpretacją podatkową przez urzędy skarbowe. Często ona jest sprzeczna ze sobą. Jeden musi płacić taki podatek za tą samą usługę, a drugi taki podatek za tę samą usługę. Przykładowo Sławomir Mensen ostatnio mówił o tym na przykładzie krówki, że jeden ma tam zerowy podatek, jeden ma 23% podatek VAT. No i wiecie, jakbyście nie płacili podatku od tego, no bo ktoś inny robi dokładnie to samo co wy, i nie płaci tego podatku, i ma interpretację podatkową z urzędu skarbowego, a nagle skarbówka wam się do tego dowali, no to macie problem, mimo tego, że wcale nie chcieliście nikogo oszukać. Dlatego właśnie ten system przedawnienia jest bardzo fajny, jest bardzo w porządku. Tak samo działa chociażby upadłość, czy to konsumencka, czy upadłość firm, żeby zawsze można było się przywrócić do obrotu gospodarczego. Niezbyt dobry pomysł, ale niezbyt dobry pomysł i czy całą ideologię ma Krzysztof Hołownia. Tak, Krzysztof, on się nazywa? Hołownia w każdym razie. Którzy w Watykanie liczyli, że już teraz będzie poukładane i po ich... To jest bardzo, bardzo trudna organizacja, bardzo zepsuta. Mówię o tej watykańskiej kurii w wielu jej miejscach. Kolejne banki centralne na świecie uruchomiły albo zapowiadają uruchomienie walut cyfrowych. Jednocześnie rządy wielu państw stopniowo eliminują z obiegu gotówkę. Prym wiodą w tym zakresie Chiny, ale limity są wprowadzane także w Polsce. Tutejsi politycy są zatem coraz częściej pytani o podejście do tego zagadnienia. Szymon Hołownia udzielił wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu w Radio Z. Lider Polski 2050 mówił m.in. o proponowanych przez jego formację polityczną zmianach w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, a także swoim stanowisku w sprawie małżeństw homoseksualnych. Uwagę użytkowników Twittera zwróciła również jego odpowiedź na pytanie dotyczące właśnie pieniądza cyfrowego. Brzmiało ono: trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie? Gdy Rymanowski odczytał pytanie, Hołownia bez wahania udzielił jasnej odpowiedzi: tak, jak najszybciej tak, stwierdził, ale wcześniej euro trzeba przyjąć, dodał. Całkowicie odmienne stanowisko ma w tej sprawie Konfederacja. Jeden z liderów ugrupowania, Sławomir Mensen, tłumaczył w grudniu, także na antenie Radia Z, że likwidacja gotówki stanowi olbrzymie niebezpieczeństwo. Ukartowane, podpisane i oni się wszyscy na to zgodzili. Oczywiście, nie wierzę, ale oczywiście, że... No i właśnie jest to dość niepokojący trend, no bo jak możemy zauważyć, jedynie Konfederacja jest partią, która chce, żeby gotówka dalej była w obrocie i otwarcie o tym mówią. Teraz się okazuje, że nawet Szymon Hołownia, który jest jedynym liderem, który w jakikolwiek sposób mógłby zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości, czy nawet Platformie Obywatelskiej, o ile rzecz jasna nie jest z Platformą w komitywie, no bo tutaj można spekulować, na pewno nieoficjalnej, ale wiadomo, że wsparł chociażby Trzaskowskiego, no to nawet ten człowiek, który jest jakąś tam alternatywą znaczącą dla tych dwóch ugrupowań, a przynajmniej dla PiS-u, również będzie szedł w tym samym kierunku. I jesteśmy już totalnie zgubieni. Przecież widzimy to, co się dzieje z pieniądzem gotówkowym. Że cały czas wprowadzają nam większe limity. W bankomatach nie możemy wypłacać swoich pieniędzy, tylko musimy się tłumaczyć bankom, z czego to są pieniądze, na co to mają być pieniądze. I teraz jeszcze widać, że trend jest jednokierunkowy. Ja, jeśli chodzi o mnie, faktycznie zgadzam się raczej ze stanowiskiem Sławomira Mensena, który twierdzi, że jest to wprowadzanie współczesnego niewolnictwa. No bo widzieliśmy wielokrotnie na przykładach chociażby z ostatnich miesięcy z Kanady, kiedy tirowcy chcieli sobie po prostu zastrajkować, zamanifestować coś, co powinno być naszym demokratycznym prawem, to rząd kanadyjski zablokował im konta. I tak się może dziać zawsze. Odetną was całkowicie od wszystkiego, od wszelkich możliwości prawnych, prawno-finansowych. I co wtedy możecie zrobić? No nic, poza tym, żeby zaprzestać takich działań. Skrajnie złe. Dajcie znać, jaka jest wasza opinia w tym temacie. Może macie zupełnie inną, może waszym zdaniem realnie świat bezgotówkowy byłby lepszy. Jestem otwarty jak najbardziej na fajną argumentację. Nie możemy pogadać sobie w komentarzach, a teraz lecimy z kolejnym tematem.
Pojedyncze roczniki spadku długości życia to rok 91, 99 i 2015. Obecnie ponad 80% emerytów w Polsce utrzymuje się jedynie ze świadczeń, które wypłacają publiczne systemy emerytalne organizowane przez państwo, mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przekonuje, że dobrowolność opłacania składek lub likwidacja ZUS nie są rozwiązaniem. Profesor Gertruda Uścińska przekonuje w rozmowie z PAP, że państwowe, publiczne, powszechne ubezpieczenia społeczne to wielkie osiągnięcie cywilizacyjne XIX, XX i XXI wieku. Jej zdaniem nie ma dziś na rynku komercyjnym żadnego produktu porównywalnego z dożywotnią emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Innym motywem stojącym za pomysłem dobrowolności jest przeświadczenie, że państwowy system jest zbyt drogi i na własną rękę przedsiębiorcy zabezpieczyliby się lepiej. Niestety wiele wskazuje na to, że tak nie będzie, dodaje prezes ZUS. Jej zdaniem nie można zakładać, że bez opłacania składek sami lepiej zabezpieczymy się na przyszłość. Podkreśla, że system ubezpieczeń społecznych jest tym bardziej efektywny i tani, im bardziej powszechne uczestnictwo w nim. Obecnie ponad 80% emerytów w Polsce utrzymuje się jedynie ze świadczeń, które wypłacają publiczne systemy emerytalne organizowane przez państwo. To praktyczny dowód tego, na co wskazują ekonomiści, że trudno sobie wyobrazić, aby wszyscy obywatele mogli samodzielnie oszczędzać na starość, inwestować w giełdę, nieruchomości, złoto czy dzieła sztuki oraz aby te działania przyniosły lepszy rezultat niż system powszechny, przekonuje Uścińska w wywiadzie dla PAP. Nie jest gromadzony, tylko wypłacany obecnym emerytom i rencistom, natomiast w drugim i trzecim filarze kapitał emerytalny jest gromadzony i inwestowany na rynku. Oj, pani Uścińska, pani to już się zagalopowała totalnie w tych swoich bredniach, bo system ubezpieczeń społecznych WELZUS nie jest w ogóle skuteczną metodą zbierania na emeryturę. Ubezpieczenie społeczne powszechne jest wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym XIX, XX i XXI wieku, skuteczniejszym i tańszym niż jakikolwiek produkt na rynku komercyjnym. Serio? A dlaczego tak jest? Może dlatego, że macie monopol na takie ubezpieczenia i zawsze trzeba wam płacić mimo wszystko? A jeśli już chodzi o NFZ-y, to tylko wy obsługujecie tak szpitale? Przecież można również wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, żeby nie było właśnie takiej sytuacji, o której pewnie pani Uścińskiej chodzi, że nagle się obudzimy w świecie bezdomnych, bo ludzie nie będą odkładać pieniędzy. To jest jak najbardziej oczywiste. Możemy się chyba z tym zgodzić, że jeżeli w większości ludzi się nie zmusi do oszczędności, właśnie w sposób chociażby taki jak ten ZUS, no to pewnie większość osób by nie odłożyła tych pieniędzy, nie? I byłoby takie ryzyko. Lub takie, że ktoś by miał ciężką chorobę, czy złamał sobie coś i też nie miał pieniędzy na leczenie. Więc chyba warto i tak wprowadzić ten obowiązek, żeby po prostu nie było tego problemu, bo mało kto myśli na zapas, mało kto myśli w wieku 20 lat, żeby odkładać sobie na emeryturę, jak będzie miał lat 70, ale można wprowadzić tam realną, fajną, zdrową konkurencję, żeby realnie konkurujące ze sobą firmy, jak chociażby banki, które raczej nie upadną, miały możliwość prowadzenia swoich konkurencyjnych rynków pod regulacjami państwa, rzecz jasna, żeby to też nie było jakieś wykorzystywanie. I kiedy tam wprowadzić konkurencję, to wtedy dopiero można by było mówić o efektywności. Niestety pani Uścińska, myli się pani. Celowo lub nie. W krajach azjatyckich powszechnym zwyczajem i oznaką szacunku do innych jest noszenie maseczki medycznej przede wszystkim wtedy, gdy sami czujemy się gorzej. Rekomenduję noszenie maseczki, zwłaszcza w miejscach, które są gęsto zaludnione, ponieważ infekcji jest naprawdę dużo, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie opublikowanym w poniedziałkowej Rzeczpospolitej. Przyznał jednak, że rząd na razie nie przewiduje żadnych formalnych obostrzeń. Minister wskazał, że system opieki zdrowotnej przygotowywany jest na zwiększoną presję. Obecnie, jak zaznaczył, problem koncentruje się na pediatrii. Zachorowania są przede wszystkim wśród dzieci. Przed świętami były momenty, w których obłożenie oddziałów pediatrycznych wynosiło ponad 80%. Mamy jednak sygnały, że epidemia grypy troszeczkę wyhamowuje, powiedział szef MZ. Jak podał resort,
za pomocą Narodowego Funduszu Zdrowia, zwrócił się do szpitali o przeanalizowanie sytuacji i zadeklarowanie, ile dodatkowych miejsc mogą przeznaczyć dla pacjentów na oddziałach pediatrycznych. Minister podkreślił, że w tej chwili w kraju jest około 14 tysięcy łóżek pediatrycznych, z czego zajętych jest 9 tysięcy. Planujemy zwiększyć ten potencjał o 10%, co pozwoli nam na zabezpieczenie sytuacji, wskazał. Który powinien kosztować 25 zł za 50 sztuk. Tymczasem potrafi kosztować tyle. No i niby dobrze, że nie ma przymusu noszenia maseczek, nie ma jakichś tam obostrzeń takich, jakie były, jak zakaz wchodzenia do lasu, czy ograniczenia w supermarketach, które miały tyle sensu, co program wyborczy Donalda Tuska, ale pamiętajmy, że wszystko zaczynało się w dokładnie ten sam sposób. To też miały być tylko rekomendacje. Szumowski mówił, że maseczki są w ogóle bez sensu, ale jak ktoś chce czuć komfort psychiczny, to niech se je nosi. Adam Niedzielski, jak wszedł, również mówił cały czas o rekomendacjach. Nagle te rekomendacje zmieniły się w coś, czego się od ciebie wymaga, często niekonstytucyjnie, bez odpowiednich ustaw, tylko z rozporządzeniem, a policja to egzekwowała i wystawiała przepotężne mandaty. Także jeśli już teraz jest takie stwierdzenie, to nie zakładałbym oczywiście, że to się na pewno stanie, ani już, że stanie się już za chwilę. Ale mamy coraz gorsze statystyki, a świat też idzie w tym kierunku, że jednak obowiązek maseczkowy w jakimś większym lub mniejszym stopniu się wprowadza na tę zimę, więc niewykluczone, że i w Polsce tak się stanie, biorąc zwłaszcza pod uwagę chociażby tego, co się dzieje teraz w Chinach, co znowu może do nas przywędrować. A już teraz mamy problem ze szpitalami, naprawdę przeogromny. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, czy Waszym zdaniem jest jeszcze możliwe, żeby rząd wprowadził taki obowiązek maseczkowy, czy inne obostrzenia. A ja już się będę żegnał. Dzięki za dzisiaj. Heja!